Witajcie kochani, nazywam się Mariusz Jedłowski i chciałbym opowiedzieć historię mojego nawrócenia i wrócenia do żywych, duchowo i fizycznie. Wiecie, urodziłem się, wychowałem się takie nasze miasto, moje miasto jest takie specyficzne, nieduże, każdy się zna. W tym mieście wychowałem się w takim, jakby to powiedzieć, wszyscy znali mego ojca. I gdzie się nie ruszyłem, to takie, patrząc się na mnie, widzieli tak jak mojego ojca, tak? Ja jako młody chłopak nie zauważyłem, że inaczej, imponowali mi ci ludzie, tak? To byli, jedni byli gdzieś tam jacyś tacy ala gangsterzy, drudzy może nie, może też tam podobnie, ale nie bardzo. I wychowywałem się tak jakby w jego cieniu, tak? W jego, gdzie się nie ruszyłem, tak jakaś łatka tego mojego taty była do mnie przyklejona. W domu znów moja mama związała się z innym człowiekiem, z którym nie miałem zupełnie kontaktu, nie miałem zupełnie języka, nie mogliśmy się dogadać zupełnie. I ten dom niby normalny, niby wszystko było w nim dobrze, a taka cały czas takie napięcie, taka złość jedno na drugiego, zero jakiegoś języka, takiego wspólnych wyjść, no nic, kompletnie nic. No i, a jeszcze jedno, tak patrząc pod kątem Boga teraz mi przyszło, to mama mi wysyłała do kościoła, kazała mi chodzić do kościoła i zdawać relacje, co w tym kościele się działo, tak? Ja strasznie tego nie lubiłem. Chodziłem, słuchałem to, co miałem wysłuchać i wychodziłem. I ten bunt na kościół, na tego, może nie Boga, ale na to chodzenie, które we mnie narastał przez te lata, też sprawił to, że poszedłem na ulicę. Poszedłem do ludzi tak naprawdę, gdzie panował tylko i wyłącznie język przemocy. Język przemocy i tym językiem, mimo że nie byłem taki, bo w głębi duszy Bóg mnie takiego nie ulepił. Nie byłem człowiekiem, którym agresja gdzieś wychodziła ze mnie. Nie, ja się tego zacząłem uczyć stopniowo, i stopniowo zacząłem tym przenikać. No i stało się to moją codziennością, tak? Do tego zaczęło dochodzić alkohol, po którym jeszcze łatwiej mi było, że tak powiem, stawać się brutalny, robić rzeczy złe. Złe, to takie złe, naprawdę do śmiechu gości. Wiecie, ostatnio sobie leżałem w domu i tak przyszła mi taka refleksja, że naprawdę Bóg mnie uchronił wtedy. Kilka razy otarłem się o zabójstwo kogoś, ja. Kilka razy otarłem się o jakieś sytuacje, gdzie były jakieś gwałty, nie gwałty, gdzie naprawdę działy się rzeczy straszne. To dopiero niedawno zaczęło do mnie docierać, że naprawdę, że nie poszedłem siedzieć do więzienia na grupę lata. To jest tak wielka łaska od Boga, że dopiero teraz to zaczynam dostrzegać. I będąc w tym świecie, poznałem żonę swoją. Poznałem dziewczynę na ulicy, w której się od razu zakochałem, tak? Jeszcze poszedłem do niej, złapałem za rękę, powiedziałem, że jest matką moich dzieci. Nie znając zupełnie kobiety, tak? Ale mnie po prostu zauroczyła. No i co, no, zaczęliśmy od razu mieszkać razem, jednak moje picie plus narkotyki było już tak wszechobecne i to przesiąknięcie tym złym światem, tymi ludźmi, którymi się otoczyłem, to po prostu tak we mnie weszło, że no, na początku nie umiałem zupełnie z nią rozmawiać. Ona miała dużo do mnie cierpliwości, dużo miłości, tak? Dla niej gdzieś trochę odsunąłem ten świat na bok, trochę od niego odszedłem, ale nie odszedłem na tyle, żeby w domu było normalnie. Panowało w domu, było tak jak mój nastrój, tak. Jak mój nastrój był dobry, to było dobrze. Jak mój nastrój był zły, no to całe dobro postawione na nogi. No pierwsze nasze lata nie piłem, tak. Chodziłem do lekarza i znalazłem sobie taki łatwy sposób na to, żeby gdzieś wyjść z alkoholu, zacząłem się zaszywać, tak. To było to kilka lat początku tak zrobiłem i gdzieś taka w cudzysłowie normalność zapanowała w tym domu. Urodziła nam się Hania. Ala normalność, ale po tych kilku latach tak stwierdziłem, że już jestem zdrowy, już jest wszystko dobrze, ja mogę dalej zacząć pić i będziemy żyć fajnie i cudownie, tak? No i jednak, gdy wróciłem z powrotem do picia, a zeszło mi się kilka lat, żeby się tak utaplać, unosić, ale stopniowo ten alkohol plus narkotyki w bardzo dużych ilościach sprawiał, że ten dom się nie był domem. Że nawet już nie chodziło o mój nastrój, tak? Tylko to wszystko było do góry wywrócone do góry nogami. Te awantury, które wszczynałem, to, że
sąsiedzi się patrzyli na nas, na mnie, na moją żonę, tak ogólnie na nasz dom, jak na jakąś patologię chodzącą, tak? Na to, że krzywe spojrzenie sąsiada powodowało to, że potrafił podejść, pobić sąsiada, czy nawyzywać, czy całe bloki wiedziały, że ja w tym momencie jestem pijany. No, to cały ten mój, ta choroba moja alkoholowa, którą wtedy miałem, to wszystko, to nie dość, że mnie cały czas wyzymało jeszcze bardziej, ale sprawiało to, że moja żona, która też w międzyczasie w naszym małżeństwie nawróciła się i przyszła do Boga i zaczęła mi o tym mówić, to mnie to jeszcze gorzej zaczęło, że tak powiem, oświecać, jak to mówić, ona jeździ, co na obisk, ona się spotyka, to są chorzy ludzie, mówię, to oni, pojechałem kilka razy z nią do jednego kościoła, do drugiego na spotkania się popatrzyłem, mówię, oni padają, ten dotyka, on pada, mówię, tutaj co tu się dzieje w ogóle, w jakim ziomuku? Ona przyjeżdża do domu, mnie tłumaczy, że ona jest pijana w duchu. Ona tylko pijana, ona sobie pijała, mówi, że ja już jestem waja do reszty. No i co, no jak ona w jedną stronę, no to ja poszedłem jeszcze bardziej w tą swoją drugą stronę. No i moje picie, i to takie naprawdę solidne picie, bo mówię wam, że ze wszystkich stopni, jak jest choroba alkoholowa opisana przez naukowców, to nie doszedłem tylko do jednego, nie dostałem tylko padaczki. Wszystkie te, które są pod punkty, co alkohol robi z człowieka, przeszedłem po kolei. Stopień po stopniu. Do tego stopnia też było, że nie mogliśmy nigdzie wyjść. Wiecie, nie mogliśmy nigdzie wyjść na żadną imprezę. Bo po prostu jak się napiłem, to sikałem u siebie. No to już nie. Ale to było, to się nie dało zapanować, tak? No już doszedłem naprawdę w tym swoim pijaństwie, doszedłem do tego, że moja żona nawrócona w Duchu Świętym powiedziała, że odchodzi ode mnie. No bo nie mogła jeszcze tego zmienić. Powiem wam, że postanowiłem sobie tak, jak ona mi powiedziała, że ona odchodzi ode mnie, to ja sobie pomyślałem, tak, to ja ci teraz zrobię, ja ci teraz pokażę, mówię. A kupiła mi wcześniej jakieś takie tabletki wyciszające, to, że po prostu jak nie piję, żebym sobie to wziął, żeby mi łatwiej było, żeby po prostu jakoś lżej znosił moje te stany poalkoholowe, tak? Postanowiłem, że wezmę wszystkie na razie, pokażę, jak to jest, ty mnie zostawiasz, to ja zostawię ciebie na i takie coś mi się, żyj sobie w poczuciu winy, że to ty mnie zabiłaś, tak ja sobie to uzdrowałem. No wziąłem te wszystkie tabletki i całe opakowanie i postanowiłem się zabić, no, wypiłem do tego, już nie pamiętam ile tej wódki wypiłem, ale przyjechała po mnie policja, bo dostałem jakieś korby, zupełny odpał, gdzie musieli mnie policjanci w kilku trzymać, bo jakieś nadludzkie siły dostałem, jakieś mi się zaczęły włączać, naprawdę rzeczy nie do pomyślenia. No i co? No i odsklałem się w szpitalu po 3 dniach. Przyszedł do mnie lekarz, ja budzę się przypięty pasami. Ręce, nogi, wszystko poprzypinane, powyżynane do kości, bo do kości niektóre części ciała to miałem tak wyżynięte, tak musiałem się rzucać na tym łóżku, że powyżynało mi się do kości, mi się ten powyżynało. I nie lekarz mówi, człowieku, jesteś młody człowiek, a otarłeś się o śmierć, mówię. Ty powinieneś nie żyć. Po tym, co ty zrobiłeś, kilka razy stawało się serce. Ratowaliśmy cię, bo no, to, że żyjesz, mówi, to zawdzięczasz Bogu. Ale jeszcze zanim przyszedł do mnie lekarz, to ocknąłem się, jak się ocknąłem pierwszy, to spojrzałem na chłopaka, na człowieka, który leżał obok, młody chłopak. I on pluł krwią. Nic, widać było, że tak jakby duch z niego wychodził, że już umiera, po prostu to jest agonia w jego wykonaniu, to już jest koniec i przyszła taka myśl do mnie, taki wewnętrzny głos. Co ty robisz ze swoim życiem? I usłyszałem jeszcze takie coś w sobie, taki głos. Przyjdź do mnie, synu, ja ci wszystko dam. Powiem wam, że lata mijają, ale zawsze jak o tym myślę, o tym momencie, kiedy Bóg do mnie, bo ja wiem, że to Bóg do mnie przemówił. No i co, no, żona mnie zostawiła, wyszedłem ze szpitala. No, nie było tak pięknie, nie chciała do mnie wrócić. Powiedziała, że nie wraca do mnie, bo tyle razy co w życiu obiecałem, że będzie dobrze. A nie było. A dalej robiłem to, co robiłem. Zostałem sam, ale gdzieś zaczęło do mnie dochodzić takie
taka potrzeba, mówię, przecież ona jeździła do kościoła, mówię, ona jeździła do Boga. Ona jeździła do tych wariatów, co padają, mówię, stają, padają. Mówię, tam, tak, taki miałem wewnętrzną potrzebę, mówię, ja też tam muszę jechać. Mówię, skoro tam jest tak dobrze, ona mi zawsze mówiła, że tam jest Bóg i tam jest tak dobrze, ja muszę tam pojechać. Ja zacząłem jeździć. Zacząłem jeździć. I zapragnąłem tego Boga. Nie piłem tydzień, nie piłem miesiąc. Nie piłem rok. Różne historie mi się przydarzały. Opowiadałem tu kiedyś, że przyszedł do mnie diabeł w nocy. Usiadł na poduszce. Byłem sam w domu, nikogo nie było, poduszka się zagięła i usłyszałem taki głos w uchu. Mariusz, wiesz, ty wiesz, co możesz zrobić, żeby ci się polepszyło. Ty znasz drogę do tego sklepu, ty wiesz, jak tam iść, ty byłeś tam tysiące razy. Zawsze stamtąd wychodziłeś szczęśliwy. Jednak tego nie zrobiłem, wiecie, Magda długo się zeszło, zanim żeśmy się zeszli z powrotem. Długo nam się zeszło. W międzyczasie jeszcze sam wprowadziłem człowieka do domu, do naszego domu, który się okazał koniem trojańskim, który później na drodze, że tak powiem, w moim przeźwieniu i w mojej relacji z moją żoną, stał nam na drodze cały czas, gdzieś tam starał się ją wybić z rytmu, żeby do mnie nie wracała, że ja jestem taki sam, że tacy ludzie jak ja się nie zmieniają. Ale ja robiłem swoje, jeździłem do kościoła, zacząłem tego Boga poznawać powolutku. I też taka jest historia, wiecie, że Magda do mnie nie wracała, nie chciała ze mną być i w międzyczasie poznałem dziewczynę. W kościele notabene. I coś tak jakby zaiskrzyło, wiecie. Zaiskrzyło to się stało w niedzielę, Magda do mnie zadzwoniła w poniedziałek, że wraca do domu. Że ma dość takiego życia, że ona już nie chce, że naprawdę, że te nasze dzieci, to wszystko, że ona też przyszedł do niej taki moment, że już czas, że ona też to czuje. No i patrzcie, a ja w kropce. Co tu zrobić? Mówię, ty tu poznaję dziewczynę, tu żona chce do mnie wrócić. Mówię, no i jazda. Mówię, nie miała kiedy, tak jakby to zrobiła, mówię. Jakby to się stało wcześniej, też miał drogę utorowaną, ale też w głębi duszy miałem takie poczucie, że to jest moja żona, tak? Że to jest moja żona, mamy dzieci. No i, ale tamta dziewczyna też siedziała w głowie. I chcę wam powiedzieć takie świadectwo też, jak działa Bóg. Pojechaliśmy do pastorów, do Radomia, którzy pomagają małżeństwom w jakichś tam trudnych sytuacjach. Znów się zjedne, znów zacząć żyć normalnie. I jedno słowo wystarczyło, uwolnione przez panią pastor. Powiedziała do mnie, wiesz co, ona mówi, ale to jest pokusa. Przyszło do mnie takie to słowo pokusa, że to nie jest od Boga, że żona moja jest od Boga, to on mi ją dał. Rozmówiłem się z tamtą dziewczyną, przeprosiłem. No i zaczęliśmy być razem i wszystko dobrze, ale to jest też tak, jak dzisiaj Agata mówiła, że jeżeli nie zaczniesz zmieniać myślenia swojego, to się dużo nie zmieni. Wiecie, ja przyjąłem chrzest, ja jeździłem do kościoła, wszystko było w porządku, jednak zacząłem wracać myślami do starego życia. I tak się prowadziłem na manowce, że narodziłem się na nowo, wszystko dobrze i wszedłem w stare towarzystwo. Stare towarzystwo nie prowadziło mnie ani do alkoholu, ani do narkotyków, nie, tego nie chciałem, bo jednak poprowadziło mnie na inne rzeczy. Zacząłem z nimi kraść. Po co? Nie wiem. Niczego mi w domu nie brakowało. Wszystko w domu miałem. Jednakże jakaś adrenalina, nie wiem, jakieś stare rzeczy wprowadziły mnie w stare życie, do starych ludzi. Zacząłem z nimi kraść, jeździć, zaczęło mi się to podobać, czerpać jakieś zyski. Przy tym też mówię, nie przeszkadzało mi to jechać do kościoła i udawać, że jest wszystko dobrze. I przyszedł dzień, kiedy zaprosiła nas znajoma do siebie do domu na kolację. Powiedział, poznacie fajnych ludzi. Tam poznałem Michała i Julitę. Tam pierwszy raz żeśmy się spotkali i Michał tak mówi, no na wtedy w tamtym kościół, w którym byliśmy, nie, bo to się COVID zaczął, nie chodził, nie było na porzec. I Michał tak mówi, no chcecie, przyjedźcie. Mówi, nie namawiam, ale jesteśmy zawsze, u nas nabożeństwa są przyjęcie. Powiem wam,
też chciałbym powiedzieć do tego, do wszystkich, którzy mnie teraz słuchają, że nie słuchajcie ludzi, którzy wam coś mówią. Opinie, przyjedź, sam sprawdź, zobacz, dotknij, poczuj. Bo dopiero jak przyjechaliśmy tutaj, zaczęły się uwalniać w moim życiu różne rzeczy. Rozmawiając z Michałem, tak, bo to tak mówię, pierwszego jego poznałem i gdzieś pierwsze kroki przy nim, pierwsze rozmowy z nim, tak trochę dłużej, zanim was wszystkich tu poznaliśmy. On mi zaczął mówić rzeczy proste, bardzo proste. Ja wam powiem, że od dziecka przeklinałem jak szewc. Na 5 słów, 4 były przekleństwa. Nikt na tym nie umiał zapanować. Mama moja, jak rozmawiała ze mną przez telefon, to wyciszała zawsze słuchawkę na najniżej, bo mówi, czy ja jestem w pracy, czy ja jestem, mówi, w urzędzie, ty klniesz, mówi, że się, no po prostu wstyd, mówi. Wstyd mi za ciebie, bo mówi, bo ty się nie da na to zapanować. Rozmawiam na ten temat z Michałem, bo zaczęło mi to przeszkadzać po prostu. Mówię, tu czuję, że Duch Święty we mnie zaczyna pracować, zaczynam czytać Pismo, zaczyna mi się chcieć, wszystko tego, ale tu język mój, aż mi włosy dęba stają. A Michał tak po prostu, uwolnij to. Po prostu mówi, uwolnij to, że masz nieskalany język. Wiecie, 33 lata przeklinałem, no może nie, no jako dziecko nie, ale jak już trochę podrosłem, przeklinałem w 3 dni. 3 dni zajęło mi to, żeby przestać przeklinać. To jest naprawdę 3 dni, tylko 3 dni. 3 dni takiego zastępowania bluźnierstw normalnymi słowami. Po czym stało się normalne. Powiem wam, że w międzyczasie też ten człowiek, który stał między mną a Magdą, on cały czas gdzieś się pojawił, tak? On cały czas gdzieś był między nami i robił krecią robotę, tak bym to powiedział. I odezwał się też jakiś czas temu. I też działanie Ducha Świętego, wiecie, ja zawsze, jak on wchodził między nas, to jeden argument, jaki miał pięści. Pięści, nic więcej. Pięści, jakiś sprzęt, iść go pobić, powybijać mu szyby. Różne rzeczy mu robiłem, różne rzeczy chciałem mu zrobić. On mi nigdy się nie odwdzięczał. Do momentu, dopóki ja gdzieś się nie nawróciłem, bo jak się nawróciłem, to też postanowiłem sobie, że kończę z takim. Takie rzeczy, nie mogę takich rzeczy robić. Wiecie, on to zaczął wykorzystywać i zrobił nam też ileś tam szkód. I gdzieś odezwał, że on znów coś zrobi. Wiecie co, ja tak mówię do Magdy, a co nam zostaje? Mówię, pomodli się za niego. Nic więcej, to nic więcej nie zostaje. Nie mogę iść mu, nie mogę iść mu teraz nawrzucać, czy pobić go, czy zrobić jakieś rzeczy. Nie. Jezus powiedział, że módlcie się o swoich nieprzyjaciół, o tych, co wam złorzeczą. Pomodliłem się za niego. Wiecie, on dzwoni na drugi dzień do Magdy. On mówi, że nie wie, co mu się stało, ale on chce nas przeprosić. Tak działa Bóg. Tak działa Bóg, jakby poszedł, tu zrobił krzywdę, to by się obróciło. W diabelski sposób wróciło mu podszykać. Tutaj wziąłem naukę, to co jest w moim sercu. I wszystkie rzeczy, które tak naprawdę zaczęły się dziać, zaczęły się tu w kościele, w moim kościele, w naszym kościele, zaczęły się dziać. Jestem wam strasznie wdzięczny i dziękuję wam, że jestem z wami. Bardzo mi tu dobrze, wiecie, bardzo mi tu dobrze, bo tutaj uczę się jeszcze bardziej, bo jestem nawrócony. Mam Boga w sercu, ale wiecie, też mam takie poczucie, że ten świat często stara się dojechać, przyjść i a duch się zmienił, ale jeszcze trochę tej duszy mojej jest takiej, która jest z tego starego ja. Ale powiem wam, że relacje z wami, z każdym jednym z was pokazują mi, w którą stronę mam iść. Proste słowa, które tu są uwalniane, tu nie trzeba filozofii wielkiej. Dla mnie, dla człowieka, który łapie te proste rzeczy. Widzę, że to mi pomaga. Jestem wam wdzięczny, że mogę być z wami, że jest mi tu dobrze. I chciałbym powiedzieć tobie, który to oglądasz, że się myślisz, że jest na bok, z którego nie da się wyjść. Naprawdę z którego nie da się wyjść, że jesteś na dnie. Że ty już wszystko przegrałeś, że ty się nie podniesiesz. To ja ci chcę powiedzieć, że z Bogiem można wszystko. Dziękuję.